Szczęść Boże, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Słowo dla Serca. W ostatnim odcinku mieliśmy przygotowany dużo wcześniej nagrany odcinek z Marcinem Zielińskim. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Natomiast chciałbym też podsumować ostatni wyjazd, ponieważ w ostatni weekend byliśmy z Krzyśkiem Sowińskim w Niemczech na forum, które prowadziliśmy dla Polonii. Mówiliśmy o tym, jaki jest cel Kościoła, co jest celem Kościoła i jak go realizujemy w naszym życiu i w naszych wspólnotach, w naszych parafiach. Więc to był piękny czas łaski, Bożych też cudów i uzdrowień. Słuchaliśmy świadectw, były piękne rozeznania, dużo spowiedzi i takich naprawdę pięknych rozmów z ludźmi. Więc wierzymy, że ten czas tam zaowocuje jak najmocniej w ich sercach i pozdrawiam wszystkich, którzy może słuchają tego odcinka, a z którymi widzieliśmy się w ostatnim czasie w Niemczech. I mam nadzieję, że do zobaczenia. A teraz wsłuchajmy się w fragment z Ewangelii na dzień dzisiejszy. Jest to fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 17, wersety od 26 do 37. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak było za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodziły, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki i nastał potop. Zniszczył wszystkich. Podobnie jak było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali. A w tym dniu, w którym Lot wyszedł z Sodomy, ogień i siarka spadły z nieba i zniszczyły wszystkich. Tak samo będzie w tym dniu, w którym pojawi się Syn Człowieczy. Kto w owym dniu będzie na tarasie, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, aby je zabrać. Kto na polu, niech tak samo nie odwraca się do tego, co za nim. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Jeśli ktoś będzie zabiegał o to, aby zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, odrodzi je. Oświadczam wam, tej nocy dwóch będzie na jednym łożu. Jeden zostanie wzięty, a drugi odrzucony. Dwie będą razem meły, jedna zostanie wzięta, a druga odrzucona. Wtedy odzywając się zapytali go: dokąd, Panie? A on im odpowiedział: gdzie padlina, tam zbiorą się także sępy. Zbliża się koniec roku liturgicznego, więc coraz więcej tekstów w liturgii będzie mówiło najpierw o takiej gotowości serca na przyjście Chrystusa, a także o paruzji, o takim oczekiwaniu na ponowne przyjście Pana. I w tej Ewangelii Pan pokazuje nam charakter swojego przyjścia. Ono jest zupełnie inne, niż my sobie wyobrażamy. No, kiedy myślimy o tym ponownym przyjściu Chrystusa, naturalnie tak zaczynamy kojarzyć je apokaliptycznie, że to będzie jakiś taki moment, w którym zaczną dziać się straszne rzeczy. Tak bardzo dosłownie interpretujemy te teksty takie prorockie czy apokaliptyczne, że to będzie jakiś konkretny moment. Na przykład ta Ewangelia troszkę kierowałaby nas raczej w kierunku tego, że to może być proces, bo Jezus pokazuje, że przyjdzie w jakiś sposób niezauważalny, że nie każdy w ogóle zrozumie, o co chodzi. Co więcej, Jezus pokazuje, że przyjdzie w takim momencie naszych codziennych zadań, obowiązków, że w jakiś sposób nie będziemy na to oficjalnie przygotowani, że nikt w ogóle nie ogłosi, kiedy to będzie. Choć zobaczcie, tyle osób gdzieś próbuje powiedzieć: tak, wtedy, ta data będzie datą końca świata. I Jezus pokazuje, że no właśnie, jakby to będzie inaczej, niż sobie wyobrażacie. Dlatego właśnie jakoś tak na modlitwie wpadło mi słowo proces, że to może nie będzie jednorazowy moment, że właśnie to będzie może takie naturalne przejście do Pana, że my aż po prostu nie będziemy zauważali, że to się dzieje, że Bóg tak będzie zmieniał świat, że po prostu w procesie On coraz bardziej będzie się udoskonalał albo wchodził w relacje z Bogiem. Nie wiem, takie mam myśli. Ale w każdym razie Jezus zaprasza nas w dzisiejszej Ewangelii, żebyśmy bardziej żyli perspektywą nieba, to znaczy byli gotowi na Jego przyjście. Bo zobaczcie, no my gdzieś z latami zatracamy tę perspektywę nieba, że mijają kolejne wieki od momentu w niebo wstąpienia Jezusa
I nie mamy czegoś takiego, co apostołowie, że aż święty Paweł musiał mi zwracać uwagę, że co wy robicie, no czego nie pracujecie, kto nie pracuje, niech też nie je, bo oni czekali, już nic nie robili, bo czekali po prostu, aż zaraz przyjdzie Jezus. Nie mamy czegoś takiego, że myślimy, ojejku, no kiedy ten Jezus przyjdzie, że to już może być zaraz, że ja muszę być gotowy. Raczej ta nasza codzienność, a jeszcze współczesny pośpiech, no sprowadzają nas do takiego myślenia po prostu ziemskiego. Zajmujemy się sprawami ludzkimi, choć oczywiście żyjemy w relacji z Panem Bogiem. I teraz na podstawie tej Ewangelii, czy mógłbyś sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteś gotowy na przyjście Pana? Jakbyś miał uczciwie sobie na to pytanie odpowiedzieć, czy na dzisiaj, tu i teraz jesteś gotowy na przyjście Pana? Co to znaczy być gotowym na przyjście Pana na podstawie tej Ewangelii? Po pierwsze, to mieć serce napełnione Bogiem. Mieć serce, które chłonie Pana Boga, które żyje Jego obecnością. Bo jeśli my dzisiaj, tu i teraz będziemy w łasce uświęcającej, będziemy żyli Bożą miłością, będziemy zachwycali się Bogiem w modlitwie, karmili się Jego słowem, nasze serce staje się gotowe. Nasze serce będzie odpowiadało na Boże wezwania. Ale ta Ewangelia też pokazuje taką drugą perspektywę gotowości. To znaczy być gotowym na przyjście Pana, to znaczy mieć serce jak radar, który wyczekuje Bożych poruszeń, który wyłapuje Boże natchnienia. To jest bardzo ważne, nie? Że wchodzimy w takie życie z Bogiem, w taką modlitwę, która nie czyni z naszej codzienności tylko takich momentów, w których my spotykamy się z Bogiem. O Panie, teraz zaczynam, znakiem krzyża, to jest mój czas na modlitwę, potem o Tobie zapominam. Tylko żyję w takim zjednoczeniu z Bogiem, że mój cały dzień jest modlitwą. Że wyłapuję, po prostu jak Bóg przychodzi przez bliźniego, jak Bóg przychodzi w określonych sytuacjach, jak Bóg przerywa mi jakieś zadanie, bo zaprasza mnie do czegoś innego w tym momencie. Jak Bóg przychodzi z pewnym poruszeniem serca, z pewnym słowem, z jakąś radą, z jakimś natchnieniem. To jest mieć serce, które jest wyczulone na Boże poruszenia, że nawet w takiej prostej codzienności, jak mówi ta Ewangelia, będę w stanie wyłapać Boga i to, z czym przychodzi, i to, gdzie się porusza. O tym mówi szczególnie to ostatnie, takie dziwne zdanie z Ewangelii, o którym bibliści mówią, że jest to pewne przysłowie, które być może znali tamci ludzie, którzy słuchali Jezusa. W naszym przekładzie Biblii pierwszego Kościoła ono brzmi: gdzie padlina, tam zbiorą się także sępy. Co to słowo mogłoby znaczyć? Bibliści tłumaczą, że to zdanie obrazuje coś, co nie może pozostać w ukryciu, co musi się dać poznać. Tak jak sępy, które krążą nad ciałem, gdzieś tam jakąś padliną, jakby one są znakiem tego, że tam gdzieś musi leżeć jakaś padlina, jakieś ciało, choćby jedno. Ale jeśli nad jakimś miejscem krążą sępy, to w tamtym czasie był to jasny znak, o, tam musi leżeć jakaś padlina, byli tego pewni. I tak samo Chrystus nam próbuje pokazać, że jeśli ja właściwie obserwuję rzeczywistość, jeśli ja właściwie szukam Bożych poruszeń, to mogę wchodzić po pierwsze w pewność tego, że Bóg przychodzi i przez tą Ewangelię Jezus też to mówi. Tak, możecie mnie oczekiwać z całą pewnością, na pewno przyjdę. Ale też Jezus pokazuje, że możemy w jakiś sposób, ucząc się Jego Ewangelii, podejrzewać, gdzie przyjdzie Jezus i w jaki sposób przyjdzie Jezus. Co to znaczy? To znaczy, że im bardziej chodzę w Bożych poruszeniach, ale też im bardziej trzymam się środowiska wzrostu, tym bardziej, tak jak te sępy latają nad tym ciałem, tą padliną, choć to jest takie brzydkie może porównanie, to jeśli ja będę poruszał się nad tym miejscem, no to, które właśnie jakby świadczy, że to jest coś konkretnego, tak, że ja oczekuję spotkania z Bogiem, no to mogę mieć większe prawdopodobieństwo, że nie będę zaskoczony. Co to znaczy w praktyce? Że zobaczcie, może Bóg objawi się we wspólnocie? Może Bóg objawi się w mojej modlitwie? A może podczas Eucharystii? A może wśród przyjaciół, którzy żyją Bogiem? A może podczas mojej ewangelizacji?
A może w ubogim człowieku? A może w bezdomnym, który mnie zaczepia? Że przez to powiedzenie, gdzie padlina tam zgromadzą się i sępy, Jezus mówi, no bądź i oczekuj na mnie w takich najbardziej prawdopodobnych środowiskach. To znaczy w miejscu, w którym no, możesz mnie spotkać. Właśnie w modlitwie, w drugim człowieku, w służbie, w miłości, w takim po prostu w ewangelizacji. Zastanówmy się nad tym, czy nasz dzień jest takimi miejscami wypełniony, czy nasza codzienność szuka takich miejsc, miejsc, w których Boża obecność, choć to nie brzmi zbyt teologicznie, intensyfikuje się, w których Bóg jest obecny w bliźnim, w których my służymy i realizujemy Ewangelię. Im bardziej w takich miejscach będziemy, im bardziej nasze serce na dzisiaj będzie zjednoczone z Bogiem, tym możemy mieć spokojne serce i taki pokój w sercu, że gdy Bóg się będzie objawiał, to my to zauważymy. Że gdy Bóg będzie przychodził, to nie będziemy zaskoczeni. I to przyjście nie będzie dla nas tragedią, ale najbardziej oczekiwanym momentem życia. Niech Pan Bóg wam błogosławi na ten weekend. Szczęść Boże.